Miłość robi z ludźmi dziwne rzeczy. Czasem sprawia, że to ludzie robią dziwne rzeczy. Przestępstwa popełnione z miłości to jedne z najpopularniejszych rodzajów przestępstw. Czy to z zazdrości, czy to z powodu złamanego serca, czy wręcz przeciwnie, zbyt mocnego przywiązania. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 największych zbrodni popełnionych z miłości. A przy okazji partnerem dzisiejszego odcinka jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie, oferująca studia m.in. na specjalności kryminologia i kryminalistyka. Także jeśli interesują Was kryminały, jesteście fanami Sherlocka, podobnie jak ja z zapartym tchem oglądacie CSI, starając się dociec, kto stoi za popełnioną zbrodnią, studia na UTH mogą być tym, czego szukacie. W ramach studiów nauczycie się również posługiwać bronią palną oraz odbędziecie zajęcia w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, ucząc się m.in. jak pobierać oraz badać ślady z miejsca zbrodni. Zainteresowani? Wejdźcie w link zamieszczony w opisie, a dowiecie się więcej. Numer 10. Podczas lotu do Dallas samolot niejakiego Christophera Shella został zawrócony na lotnisko, a następnie przejęty i przeszukany przez brygadę antyterrorystów. Okazało się, że winę za całe zajście ponosi była dziewczyna mężczyzny, która w złości, że ją rzucił, zadzwoniła na lotnisko i oświadczyła, że jej chłopak przewozi ciekłe materiały wybuchowe. Na szczęście Christopher Shell został szybko oczyszczony z zarzutów, jego dziewczyna natomiast trafiła do aresztu. Numer 9. Pewien mieszkaniec Tennessee zabił nastoletniego kochanka swojej żony, podczas gdy ten oczekiwał właśnie pod ich domem. A przynajmniej tak ubzdurał sobie mężczyzna. Nastolatek Sean Powell był w rzeczywistości uczniem kobiety, która pracowała jako nauczycielka, a akurat tego dnia miał ją odwiedzić w domu w celu udzielenia mu prywatnych korepetycji. Numer 8. W lutym 2007 roku astronautka Lisa Nowak przejechała prawie 1500 km z Orlando do Teksasu, aby stawić czoło nowej dziewczynie swojego byłego chłopaka, oficerce sił powietrznych. W swojej torbie miała młotek, pistolet półautomatyczny oraz rurki chirurgiczne. Nie pytajcie po co. Co ciekawe, kobieta była tak żądna zemsty, że całą ponad 15-godzinną trasę przejechała bez ani jednej przerwy na siku. Swoje potrzeby załatwiała w pieluchę, którą podczas startu rakiety mają na sobie kosmonauci. Lisa Nowak próbowała porwać nową kochankę chłopaka. Na szczęście tej udało się uciec, a sama trafiła do aresztu. Numer 7. Kiedy brytyjski DJ radiowy Tim Shaw zażartował na antenie, że dla modelki Jodie Marsh mógłby nawet zostawić rodzinę, raczej nie przypuszczał, że akurat będzie słuchać tego jego żona. Zdenerwowana kobieta, szukając zemsty, wystawiła luksusowy samochód mężczyzny na eBayu. Lotus Esprit Turbo był na tamten czas warty prawie 50 tysięcy dolarów. Kobieta sprzedała go w niecałe 5 minut. A to dlatego, że zażyczyła sobie za niego zaledwie 1 dolara. Numer 6. 22-letnia Dominika Fisher zamieszkała w Lancashire, wycięła na swoim kochanku swoje imię, aby ten pamiętał o niej do końca życia. Do incydentu doszło w roku 2009, dzień po wspólnej imprezie z udziałem wódki i środków usypiających. 24-letni Wayne Robinson obudził się cały we krwi, z bólem na prawym ramieniu. Kiedy spojrzał w lustro, okazało się, że psychiczna dziewczyna przeprowadziła na nim skaryfikację. Numer 5. Bert Pugacz i Linda Reese byli parą w latach 50. Byli, dopóki Linda nie dowiedziała się, że jej chłopak ma już żonę i go nie rzuciła. Bert Pugacz nie przyjął tego zbyt dobrze. Wynajął on osobę, która oblała Lindę kwasem, od czego ta straciła wzrok. A teraz najlepsze. Bert Pugacz po odsiedzeniu 14 lat w więzieniu ostatecznie zszedł się z Lindą, z którą tworzy szczęśliwe małżeństwo już od kilku dekad. Widzicie? Prawdziwa miłość przetrwa nawet największe kwasy. Numer 4. W 2010 roku w Kalifornii 21-letnia Danielle Graham pokłóciła się ze swoim 24-letnim chłopakiem, Hakimem Funtuą. Pod wpływem wściekłości co prawda nie urwała mu jąder, ani też nie dźgnęła swojego chłopaka brzytwą, ale wzięła jego szczeniaka, małego pitbulla, i wrzuciła go wprost na ruchliwą ulicę. Dwóch policjantów, którzy widziało całe zdarzenie, chciało aresztować 21-latkę. Jednak ta stawiała opór, przy czym pomagał jej nawet jej chłopak. Tak, ten chłopak, którego pies dopiero co został wrzucony pod koła samochodów. Ostatecznie para została potraktowana gazem pieprzowym i postawiona przed sądem. Numer 3.
Po powrocie do domu marynarz marynarki wojennej Sixto Balbuena usłyszał dziwne odgłosy dobiegające z sypialni swojej narzeczonej. Myśląc, że ktoś ją napadł, głupi, Balbuena chwycił za nóż i pobiegł na górę tylko po to, aby zobaczyć swoją narzeczoną w łóżku z jednym z jej uczniów, Samuelem Valdivią. Co stało się dalej? Z użyciem wspomnianego noża możecie się domyślić. Chłopak na długo popamiętał, żeby pracę domową odrabiać tylko w swoim własnym domu. Sixto Balbuena natomiast został skazany na 10 lat więzienia. Numer 2. Przyjaciółki Elsa Klotermans i Elsa Van Doren miały więcej wspólnego niż tylko jednakowe imię oraz zamiłowanie do skoków ze spadochronem. Dwie Belgijki dzieliły również tego samego kochanka. I tak pewnego razu podczas skoku spadochron jednej z nich się nie otworzył, przez co kobieta spadła na ziemię z 3 km wysokości. Jak możecie się domyślić i jak później wykazało śledztwo, majstrowała przy nim jej zazdrosna przyjaciółka, która ostatecznie została skazana na 30 lat więzienia. Numer 1. A tytuł najgorszej matki roku wędruje do niejakiej Frances Inglis, która w 2008 roku zabiła swojego 22-letniego syna Toma, wstrzykując mu śmiertelną dawkę heroiny. 22-latek cierpiał na poważne uszkodzenie mózgu i wymagał nieustannej opieki. Jego matka była zła, że z jego powodu nie miała w ogóle czasu na randki, a jak już się w kimś zakochała, ten szybko zostawiał ją właśnie z powodu syna. Okej, tym zdrowym, jak warzywa, ale nie wszystkie, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam jeszcze o linku w opisie, pod którym przeczytacie więcej o specjalności kryminologia i kryminalistyka. Sam raz, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się jeszcze, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. 10 najdziwniejszych zabezpieczeń auta przed kradzieżą. Nowych widzów odsyłam również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube, jak również mój prywatny Instagram Życie na Filipinach oraz oficjalny sklep z koszulkami. Ja się z Wami żegnam, cześć!